Kisio? Tak? Zrobisz mi tu dojście? Już, już. Wszystko wiem. Najpierw to były bardzo drobne formy, bardzo małe, ponieważ miały służyć jako ilustracje do książek. Nazywałem je ilustracje przestrzenne i miały być kontynuacją ilustracji w ogóle, fotografowane odpowiednio z dorobionym tłem. Miały być użyte w książkach dla dzieci. Zresztą powstała taka książeczka Psie życie. Ilustracje powstały oczywiście z tych rzeźb piesków. Ale potem się rozbuchałem do tego stopnia, że powstały rzeźby no niemal naturalnej wielkości. Tur na pewno jest naturalnej wielkości, albo jeszcze większy. A tu jeszcze, jak widzisz, są przygotowane pnie, naturalne pnie z dorodnych, potężnych topoli, które jeszcze później wykorzystamy do nowych pomysłów. No, bywało, że pracowałem nad rzeźbą również we wnętrzu, ale we wnętrzu praca jest przykra, niemożliwa, w zasadzie ze względu na spaliny od piły. Albo formę dyktuje piła, ruch piły, albo wykorzystuje się naturalny kształt, który przygotowała, przysposobiła natura. Potem ta erozja, powiedzmy umierające drewno, wpływ deszczu, słońce, wszystko to razem, to srebrzenie się tego materiału, to jest podniecające. Ale oczywiście nad tym wszystkim musi czuwać artysta, jego piła, jego narzędzia, siekiera. Siekiera, bo to jest to błyskawiczne cięcie, zdecydowane, i sama piła jest pięknym narzędziem. Ma taki aksamitny, szorstki ślad. No i pozwala też na zdecydowaną obróbkę, taką właśnie błyskawiczną. To w jakimś sensie, skoro mówię, że to jest kontynuacja ilustracji między innymi, to taki ruch piły, ruch siekiery, to jest jak ruch dużego pędzla. Ta decyzja wyznaczona przez duży pędzel. Tutaj masz gęsi kapitolińskie, a tutaj masz próbkę tego, co nie poszło do grudziądza, ale pójdzie z tego też znaczna część na wystawę. Tutaj jest też takie krukowisko, taka zbiorowa scena. No dobrze. No niezła ta zima.